Hej, siemaneczko, z tej strony Makabra i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym na moim kanale odcinku serii Psiak na modach. Tak, jest to seria prowadzona z Droidcaster World sezonu trzeciego i wraz ze mną dzisiaj jest Batman. Siema, Batman. Cześć psiaki, cześć nietoperzy, witam widzów Makabry, a także moich. Słuchajcie, znajdujemy się na serwerze Droidcaster World sezonu trzeciego. Jak wiecie, jestem wytrwałym graczem z Droidcaster, więc ja dzisiaj Makabrze będę musiał troszkę opowiedzieć. Jak widzieliście albo nie widzieliście na odcinku u mnie, nasz domek, który zaczął być dopiero budowany, znajduje się w tamtym, tam gdzieś, mam nadzieję, że moją łapkę widać, tam gdzieś znajduje się nasz domek na tamtej górce. Dokładnie tak. Ogólnie też właśnie zapraszam was na kanał Batmana do jego filmiku ze mną, gdzie właśnie kraftowaliśmy chociażby te piękne itemki, gdzie wszystko było robione. Tak więc jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, to kliknijcie tam w adnotację na ekranie i to was przekieruje na film. Tak więc kontynuuj wypowiedź. Tak, słuchajcie, jak wiecie, serwer... Chodź, może gdzieś pójdziemy... Tutaj, chodź, odprowadzimy po spawnie może. Dobra. Słuchajcie, jak wiecie, serwer Droidcaster World jest to serwer ekonomiczny, lecz nie jest on jak za czasów Wladimira. Będziemy mieli tutaj więcej luzów, lecz te luzy nie będą one aż tak bardzo, bo też nie mamy dostępu do modów. Jeżeli znajdziemy jakieś, jak będziemy dla was kopać jakieś rzeczy na live'ach, załóżmy, to nie będziemy mogli ich na razie korzystać, tylko będziemy odkładać itemki do zamków. No tak, prawda? Ogólnie właśnie można powiedzieć, że to, tak jak mówię, jest serwer ekonomiczny, tutaj musimy kupować i sprzedawać surowce, żeby później mieszkać w takiej willi, która kosztuje milion tych dolarów, tak. Jakoś tak to się zwie. Tak, chodź, pokażesz, tutaj nie ma cennika. Nie, tu jest cennik. Nie, to nie tu cennik. Patrz tutaj, na przykład jak skosztuje stówkę. Słuchajcie, w tym miejscu są tutaj wszystkie najważniejsze potrzebne budynki portowe, tutaj są budynki w centrum i to są chyba te ostatnie wille. No patrz, one na przykład tu 100 tysięcy kosztują, 30 tysięcy, to jest kupa kasy. Najbardziej chciałbym mieszkać w budynku portowym, więc najtańszy kosztuje 30 tysięcy drolcoinsów. Myślę, że będziemy na to zbierać na live'ach, na odcinkach, bo to naprawdę świetnie wygląda. Tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania wyruszymy gdzieś w przygodę, bo już chyba opowiedzieliśmy. Możemy jeszcze dodać, że są tutaj zabronione niektóre mody na przykład ultimate'owe rzeczy, bo was to w pierwszym sezonie Droidcaster World denerwowało. No tak, dokładnie. Po prostu zbyt OP. Zbyt OP, tak, za łatwe po prostu. Dobra, więc my jesteśmy na miejscu, jesteśmy w sobie w jakimś kanionie, tutaj Batman będzie kopał nam żelazo, ja pójdę wykopać to jest bodajże węgiel, ale jakiś inny, nie, to jest jakaś kupa, ja to wyrzucam, po co mi to, bez sensu, tutaj widzę rudę kopru, to się chyba koper nazywa, dokładnie tak, koper możemy tego używać, bo to jest troszkę gorsze od żelaznych rzeczy, więc tutaj myślę, że nie będzie problemu właśnie z tym modem. Masz tam coś ciekawego koło siebie, bo ja tutaj kurde koło siebie. Koło siebie, co na razie to znalazłem to żelazo. Dobra, to Makabra, mieliśmy powiedzieć trochę o Droidcrafcie. To jest serwer, gdzie wy będziecie mogli grać. Już możecie. I ten serwer umożliwia wam to, że będziecie mogli dostać się po jakiejś tam czasie gry, dostać się na Droidcaster World, występywać w tam jakichś odcinkach, być ten obserwatorami, mieszkać w jakimś swoim tam hotelu, prawda? No dokładnie, tylko żeby dostać się na ten serwer, trzeba naprawdę tutaj dużo no-life'ić na tym Droidcrafcie. Trzeba bardzo dużo tych droidcoinsów zebrać, żeby tutaj właśnie wykupić sobie działeczkę bądź miejsce w hotelu. No i to właśnie tylko jest dla ogarniętych ludzi, bo tu nie chodzi o zwykłe nerdzenie, że sobie kopiesz i tyle. Tylko tutaj trzeba z myślą właśnie o tej ekonomii tutaj sprzedawać, targować się i tak dalej, i tak dalej. Na pewno no. Ludzie będą prowadzić te czarne rynki, ale miejmy nadzieję, że będzie to, nie będą to takie czarne rynki jak za panowaniem pana V. Nie będę mówił jego imienia, bo creeper. Ty wybuch creeper koło mnie i mam pół serca. Dobra, ja mam tu żelazo. Ty w ogóle masz coś, Batman, ciekawego w swoim eku już wykopane? 11 żelaza i teraz sobie kopię węgiel. Wiesz co, ja tam węgla troszkę... A, ja sprzedałem węgiel, byłem taki sprytny, nie? Kurde.
Tak więc troszkę słabo, ale ty tam kop, kop, ja mam też itemki, żeby tutaj nas troszkę poratować, ewentualnie wiesz, i na jakąś zbrojkę, tu kolejne żelazo, tak więc no jest spoko tutaj z surowcami, mam nadzieję, że będziemy najbogaci, że będziemy mieli super willę, ale no to się okaże, okaże wszystko na live'ach, będziemy też kopać, mam nadzieję, prawda Bad? Prawda, prawda, jasne, wszystko się zgadza. Tutaj znalazłem kolejne, ja sobie tak wędruję na razie, nie wykopałem tam całego węgla, bo mi się nie chciało, ale ja sobie tak wędruję po kopalni teraz i sprawdzam, czy są jakieś surowce typu żelazo, bo jak wiemy, to żelazo nam się na pewno najbardziej teraz przyda, no bo i żelazo, no i oczywiście złoto, bo złoto też jest tutaj w miarę dosyć warte, tak. A chyba najcenniejsze to są emeraldy, z czego coś emeraldy, się tak, emeraldy są super. Myślę, że też po tym odcineczku chwilę ja tutaj pogram, żeby znaleźć może jakieś emeraldy, nie za długo, bo myślę, że najlepiej to zostawić na live'a, ale myślę, że priorytetem dla nas powinno być znalezienie sobie dobrego EQ na razie, a nie tylko sprzedaż, tak przynajmniej myślę. Wydaje mi się, że głównym naszym celem następnych odcinków, które będą się u nas okazywać, więc zapraszam do subskrypcji naszych kanałów, ale słuchajcie, żeby nie było, że jestem taki, że tylko zapraszam, a nic nie robię, więc żeby nie było, no, będziemy starać się coś cały czas rozbudowywać nasze serie. No i na przykład wydaje mi się, że Makabra moglibyśmy w kolejnym odcinku zrobić to, że w końcu zajęlibyśmy się domkami. Co ty na to? Jak dla mnie spoko pomysł, nie możemy tutaj coś właśnie ogarnąć ciekawego. Zbieraj tą zieloną rudę, tą taką miętową, bo to jest też koper, który jest całkiem spoko. Domek mamy z wierzchu wykopany, jednak no myślę, że troszkę trzeba go udoskonalić, bo to jest tylko jakaś dziura, więc wiesz. No. Ja ten planowałbym zamieszkać w porcie, bo wiesz, moglibyśmy mieć za darmo rybki i w ogóle do jedzenia i wydaje mi się, że to by było naprawdę dosyć ciekawe, a powiem ci szczerze, że ja na jednym z sezonów, na pierwszym sezonie interesowałem się trochę statkami, więc mógłbym cię kiedyś zaprosić właśnie w taką przygodę statkiem, jak oczywiście byłbyś zainteresowany. Brzmi interesująco, tak więc myślę, że będziemy już wychodzić powoli z kopalni i się pożegnamy, no nie, no bo co będziemy tutaj przedłużać też i zanudzać widzów. Też mi się tak wydaje. Dokładnie, tak więc pozbieraj wszystkie pochodnie, bo to tutaj na razie jest ważne dla nas i widzimy się w naszej chałupce. Tak więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie skomentować, zalajkować, wbić na kanał Batmana, jeżeli jeszcze nie oglądaliście u niego tego odcinka, nie wypinaj się do mnie tyłem. No to wbijcie, zostawcie u niego prawilnego lajka. Tak więc dzięki Batman za odcinek, za wystąpienie i tak dalej. Ja też również dziękuję. No i nie zapomnijcie zasubskrybować Makabry, no i zostawić u niego też pozytywnej łapki w górę, która na pewno motywuje i będziemy starali się robić lepsze dla was odcinki, tak? Tak, tak więc to by było na tyle. Na razie i pa pa. No jo.